Już od 19 stycznia planowane są zmiany w przeprowadzaniu egzaminu na prawo jazdy. Dotyczą one w zasadzie tylko części teoretycznej. Jednak już wiadomo, że uzyskanie wymarzonego dokumentu będzie znacznie utrudnione. To nie jedyne zmiany, jakich możemy spodziewać się, pozostając przy temacie motoryzacji. Kolejne dotyczą dwuletniego okresu próbnego po zdanym egzaminie, a także sposobów niwelowania punktów karnych. Obecnie część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy trwa 25 minut. W tym czasie kandydat musi odpowiedzieć poprawnie na 16 z 18 pytań wielokrotnego wyboru. Warto zauważyć, że wszystkie pytania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Od stycznia czas egzaminu pozostanie bez zmian, jednak baza pytań w liczbie około 3000, czyli o niemal 2,5 tysiąca więcej niż do tej pory, nie będzie publikowana. Wykluczy to zatem sposób wielu przyszłych kierowców na zdanie egzaminu, polegający na wyuczeniu się pytań na pamięć. To jednak nie jedyne zmiany. A jakich zmian możemy się spodziewać w części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy? Te zmiany wszystkie wchodzą z dniem 19 stycznia. Jeżeli chodzi o teorię, to będzie całkowita zmiana, ponieważ do tej pory było tak, że w ciągu 25 minut należało odpowiedzieć na 18 pytań. Odpowiedzi można było sobie zmieniać, cofać te pytania, poprawiać i mogło być kilka dobrych odpowiedzi, czyli to był test wielokrotnego wyboru. W tej chwili to będzie wyglądało w ten sposób, że będzie tylko jedna dobra odpowiedź. Natomiast w ciągu 25 minut trzeba będzie odpowiedzieć na 32 pytania. I teraz tak, te pytania są podzielone. Pierwsze 20 pytań to jest część ogólna i z tej części ogólnej odpowiedzi będzie tylko tak lub nie. Czyli będzie jedną albo drugą. I te pytania będą podzielone według skali trudności. Będzie 10 pytań trudnych, 6 średnich i 4 łatwe. Za te trudne będzie 3 punkty, za średnie 2 i za łatwe będzie 1 punkt. Po zaznaczeniu odpowiedzi będzie można zmienić, ale do momentu, dopóki nie przejdziemy do następnego pytania. Jeżeli weźmiemy następne pytanie, nie będzie można wrócić. Mało tego, będzie czas na odpowiedź i na przeczytanie pytania. I w tej części pierwszej właśnie 20 pytań będzie 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na odpowiedź. Ten czas mija, przechodzi do następnego, jeżeli nie zaznaczymy, jest jako błąd. No i druga część to jest 12 pytań odnośnie poszczególnej kategorii, czyli jak ktoś będzie robił na kategorię B, są pytania tylko na kategorię B, na C to tylko C i tak dalej. Te 12 pytań też będzie posegregowane, będzie 6 pytań trudnych, 4 będą średnie i 2 będą łatwe. Tutaj odpowiedzi już będą 3 odpowiedzi, A, B lub C i jedna z nich tylko będzie prawidłowa. Także nie będzie tego problemu, co do tej pory. Na przeczytanie pytania i na danie odpowiedzi będzie razem 50 sekund. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o dawanie odpowiedzi, to będzie tyle. I tu już nie będzie tak jak do tej pory, że mogliśmy popełnić 2 błędy. Tutaj są sumowane punkty. Za cały test będzie można zdobyć maksymalnie 74 punkty, a egzamin będzie pozytywny, jeżeli będzie 68 tych punktów. Także 25 minut, 32 pytania. No tutaj będzie na pewno trudniej, bo jest dużo więcej pytań. Czy jeżeli chodzi o część praktyczną, jakie zmiany nas czekają? Nie, tutaj tak naprawdę przepisy ruchu drogowego się nie zmieniły, więc zasady zostają te same. Test, jeżeli chodzi, wracając jeszcze do teoretycznego, testy są ważne pół roku, więc jak ktoś zda test, ma pół roku na zdanie jazdy, zdanie jazdy, czyli części praktycznej. Jakie zmiany nas czekają podobno także, jeżeli chodzi o wiek kandydata? Tak, do tej pory było tak, że na kurs mogła się zapisać osoba 3 miesiące przed ukończeniem wymaganych lat. To zostaje, ale zmiana jest taka, że egzamin będzie można zdawać miesiąc przed ukończeniem lat. Do tej pory było tak, że trzeba było mieć te lata ukończone, żeby móc przystąpić do egzaminu. Zmian w części praktycznej spodziewać się mogą jedynie przyszli motocykliści, czyli ci, którzy zdawać będą egzamin na kategorię A. Wśród kategorii A jest prawdziwa rewolucja, bo dochodzą nam nowe kategorie, czyli kategoria AM, będzie dodatkowa kategoria A2 i te kategorie będą podzielone w zależności od pojemności i mocy motocykli i oczywiście plac zupełnie zmieniony, manewrowy, jeśli chodzi o motocykle. No i oczywiście jazda w ruchu praktycznym już nie będzie odbywać się po trasie stałej, tak jak jest do tej pory, tylko będzie to jazda normalna w ruchu drogowym. Kolejną zmianą będzie wprowadzenie dwuletniego okresu próbnego dla młodych kierowców oraz konieczność odbycia kursu doszkalającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Proszę mi powiedzieć, czy to prawda, że młody kierowca w okresie między 4 a 8 miesiącem od dnia wydania prawa jazdy będzie musiał odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym? Na chwilę obecną oczywiście jest to prawda, bo jest ustawa o kierujących, która właśnie wskazała te dwa kursy, które kierowcy powinni odbyć, młodzi kierowcy. Natomiast z informacji, które w tej chwili dobiegają nas na bieżąco, są prawdopodobnie prace prowadzone nad tym, żeby odsunąć ten termin w ogóle okresu próbnego na jakiś tam odleglejszy czas. Gdzie można taki kurs oraz szkolenie zrealizować? Ta teoretyczna część będzie realizowana tylko i wyłącznie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, oczywiście w całej Polsce. Natomiast część praktyczna będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. My między innymi taki ośrodek doskonalenia techniki jazdy na chwilę obecną rozpoczęliśmy budowę i na sierpień 2013 chcemy ukończyć. Jaka będzie cena takiego kursu? Ceny w rozporządzeniach są podane 100 zł za szkolenie teoretyczne i 200 zł za szkolenie praktyczne. Młody kierowca przez pierwszych 8 miesięcy od dnia wydania prawa jazdy będzie musiał się poruszać jedynie oznakowanym pojazdem. Czy to jest prawda i jeżeli tak, jaki to jest konkretnie symbol? Tak, to jest prawda i każdy kierowca taki młody będzie musiał mieć na samochodzie na przedniej tylnej szybie taki znaczek przyklejony, żeby inni kierowcy wiedzieli, że to jest kierowca początkujący. Taki kierowca też nie będzie mógł przekraczać pewnych prędkości, tak na obszarze zabudowanym nie będzie mógł przekroczyć 50 na godzinę bez względu na to, która to jest pora dnia. Poza obszarem zabudowanym 80 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie mógł przekroczyć 100 na godzinę, z tym, że drogi ekspresowe dwujezdniowe. Jakie konsekwencje czekają młodego kierowcę w wypadku, jeżeli popełni jakieś wykroczenie drogowe? Jeżeli popełni dwa wykroczenia, które będą potwierdzone mandatem lub jakimś zakazem sądowym, wtedy będzie przebadany przez psychologa lub będzie wysłany na kurs reedukacyjny. To będzie decydował starosta o tym. No i kolejną konsekwencją tych wykroczeń będzie wydłużony okres próbny. To też starosta decyduje, to będzie prawdopodobnie o następne 2 lata. Nowe prawo jazdy ma mieć także skrócony okres ważności. Dla kategorii AM, A1, A2, B, B1, B+E i T data ważności będzie mogła wynosić maksymalnie 15 lat od daty wydania prawa jazdy. Natomiast dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 5 lat. Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy wydane przed wprowadzeniem nowych przepisów, będą zobowiązani je wymienić do 2033 roku. O tym, czy nowe zasady odniosą zamierzony skutek i bezpieczeństwo na polskich drogach wzrośnie, pokaże przyszłość. Okaże się także, czy na poprawę bezpieczeństwa faktycznie ma wpływ tylko wprowadzenie owych zasad. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że stan polskich dróg odbiega od ideału, a nasza świadomość jako kierowców nadal nie jest na mocno wygórowanym poziomie. Warto więc bez względu na planowane zmiany wprowadzić w życie jedną prostą zasadę. Wolniej znaczy bezpieczniej.